że Pan mógł o tym nie wiedzieć, że ci ludzie tutaj przyszli na dzisiejsze obrady, ponieważ dyrektor, wtedy szpital Bezos, dyrektor szpitala też nie wiedział, że my zrozpaczeni, bo traciliśmy płynność finansową, też przyszliśmy poza, nie było to do wiadomości dyrektora. I dzisiaj będąc decydentem, mogę Wam popatrzeć prosto w oczy, że ja jestem tak, bo wiem, co przeżywacie, bo ja to samo przeżywałam kilka lat temu. Dziękuję radnej Dorocie Folwer. Bardzo proszę, kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Krzysztof Bogilan. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni zebrani na dzisiejszej sesji. Panie Prezesie, czytając tutaj wniosek do Pana Starosty w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, przeczytałem takie stwierdzenie Pana Starosty. Pozwolę sobie to przeczytać tutaj wszystkim. W moim głębokim przekonaniu podwyższenie kapitału zakładowego jest jedyną rozsądną możliwością i głęboko uzasadnioną decyzją chroniącą interesy starostwa. I ja pozwolę się z tym stwierdzeniem zgodzić, ponieważ z tych wyliczeń, one może nie są precyzyjne, one może nie oddają tego, tej rzeczywistości, która może nastąpić w przyszłości. Jednak wyliczenia matematyczne i to, co pokazuje życie, jak następowały upadki poszczególnych zakładów, czy spółek, czy organizacji. Wynika to, że koszty związane z upadłością są o wiele z reguły większe niż te, które są wyliczane i które są ewentualnie prezentowane na początku tego procesu. Chciałbym podkreślić, że moim zdaniem spółka ona już została dokapitalizowana w postaci właśnie nowej myśli, nowych rozwiązań, nowego pomysłu na tą spółkę, bo mi się wydaje, że przez te lata brakowało tak do końca pomysłu na działanie, na funkcjonowanie tej spółki. To jest olbrzymi kapitał ludzki. Zawsze jest ryzyko. Ja sobie zdaję sprawę, że podwyższenie kapitału zakładowego, czy przydzielenie tutaj pieniędzy podwyższających kapitał zakładowy, to jest ryzyko, bo to są pieniądze publiczne i musimy sobie jako radni zdawać z tego sprawę. Natomiast uważam, że w dobie sytuacji takiej, gdzie na usługi związane z remontem dróg, z poprawianiem jakości dróg jest zapotrzebowanie, to byłoby nierozsądne nie dać szansy właśnie ludziom, kapitałowi ludzkiemu. To są też fachowcy, ci, którzy tutaj przyszli, oni się znają na swojej robocie i to jest troszeczkę nie tak, jeżeli byśmy tego nie zrozumieli tak do końca. Ja we wtorek podróżowałem z Warszawy do Micza, jechałem z Micza do Warszawy. I proszę Państwa, widziałem na drogach tysiące ludzi, którzy pracują. I sobie tak pomyślałem, jak to jest, że w całej Polsce jest zapotrzebowanie na tego typu usługi, ludzie mają pracę, sprzęt jest wykorzystywany, a w Miczu drogi nie może funkcjonować. Proszę Państwa, uważam osobiście, że to jest moje osobiste takie odczucie, że z Panem Prezesem, który tutaj ma pomysł, bo to widać, że ma pomysł, i z tą fachową kadrą, która pracuje w drogi, która wie, co robi, zna się na robocie, ta spółka ma szansę przetrwać i szansę wyjść na prostą. Ja będę głosował za tym, żeby dokapitalizować kapitał zakładowy spółki. Bardzo dziękuję panu radnemu, bardzo dziękuję panu radnemu. Ja poproszę, aby wystąpił przedstawiciel pracowników. Bardzo proszę. Przedstawiciel pracowników Drobnika. Bardzo proszę. Firmy, ktoś powiedział, no jest ta osoba na sali, nic o was
bez was. Dlatego tu jesteśmy. My nie chcemy likwidacji naszych miejsc pracy. Niektórzy z nas są jednymi, że przynajmniej rodzin, jak tutaj wspomniał przez pan prezes. Zlikwidowanie nam miejsc pracy. Co mamy dalej robić? Wielu z nas tutaj w tej firmie, która jest Romi, a wcześniej, to jest około 30 lat pracy. No, zęby się zjadło na to. Chyba, że mamy powiększyć, tam tutaj też było wspomniane szeregi do zawodu. Na koniec z całym szacunkiem tu wszystkich zebranych. Od dłuższego czasu, już jest od kilku miesięcy, ale tylko my, pracownicy, wyczuwamy, do nas niechęć, że Dromin jest źle postrzegany w każdym przypadku. Uważamy, że pracę wykonujemy dość solidnie, dodać materiał czy cokolwiek, ale to wszystko są koszty. Tutaj pan prezes nie wie o tym, że jesteśmy po 15, załoga się zebrała. Postanowiliśmy tutaj przyjechać, bo dość długo już szargana była pracownicza opinia, bynajmniej, jak mogę powiedzieć, w moim przypadku. Swoją wiedzę na temat drogi, no nie pozwolę sobie tak samo zszargać w takim przypadku. To jest tyle. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie państwa i wielką przewodniczącą. Moje nazwisko Krzyżański, właśnie nie zostawiłem. Bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, bardzo proszę. Proszę pana głos. Proszę bardzo. Ja chciałem odnieść się do wypowiedzi pana radnego Modliwana w dwóch punktach. Pierwszy to szanowna załoga. Proszę państwa, ja miałem przed sobą taką decyzję. Nie mamy zleceń ze strony starostwa, w związku z czym trzeba zredukować zatrudnienie o 50%. Dlaczego ja takiej decyzji nie podjąłem? Punkt pierwszy. Że takie, a nie inne jest polskie prawo. Mamy okres wypowiedzenia, mamy obowiązkowo, nie to, że ja chcę. Słyszeliście państwo wypowiedź pracownika. 30 lat pracy, czyli 3 miesięczna odprawa. Do tego czasu będzie po zimie, być może, zresztą w zimie, to z tego, co ja się zdążyłem dowiedzieć, bo zimy w Dromilu nie przeżyłem jeszcze, ale w zimie pracowników w Dromilu brakuje. A w związku z tym podjęcie tej decyzji, żeby ludzi zwolnić na okres, kiedy my pracy nie mamy, nie miało ekonomicznego uzasadnienia. Natomiast punkt drugi, i to będzie też po części pełniejsza odpowiedź na wypowiedź pani Monasterskiej. Pan starosta mnie uczulał, żebym się za bardzo nie rozwodził na jeden temat, a mianowicie kosztów, które poniesie starostwo, jeżeli spółka upadnie. I postawił pan starosta taką tezę, że radni nie lubią być szantażowani. W związku z czym ja powiem państwu tak. Ja nie mówię, że tak się stanie, ale ja nie wiem, jak to powiedzieć, jak najbardziej delikatnie, uprzejmie informuję, że istnieje takie zagrożenie, że jeżeli Dromin upadnie, a ja jestem w stanie tą cyfrę państwu po kolei wyliczyć, jeżeli Dromin upadnie, to starostwo to będzie kosztowało 2 miliony złotych. Dziękuję panie prezesie. O głos prosił radny Leon Patkowski. Bardzo proszę. Temu zakładowi, ponieważ tak jak zaryzykowaliśmy, wygraliśmy sprawę szpitala, musimy się pochwalić, bo to jest sukces całej naszej rady. Tak teraz chciałbym apelować do państwa, żebyśmy dali szansę temu zakładowi.
Ja deklaruję się, że ja będę głosował oczywiście z samego początku byłem za to finansowanie, utrzymanie tego zakładu pracy, ale teraz chciałbym, żeby to było przekonanie wśród wszystkich radnych, żebyśmy nie liczyli, jak to się mówi, na palcach to, ile jest za, ile przeciw, ale po prostu podeszli do tego punktu. Ja chciałem powiedzieć, że ja przeżyłem tutaj Pani Dorota, mówię, ja przeżyłem taki okres pierwszej kadencji, gdzie prawie 100 osób przyszło z zakładu ze szpitala i po prostu nie wiedziałem, jak się zachować, czasem prawie nie dostaną po plecach i tak dalej, i tak dalej. To było prawda, ale znam, że tam nie było w zasadzie, że coś się nie podoba, tylko to była pewna determinacja załogi. I też tutaj, szanując właśnie tę determinację, myśli o przyszłości, proszę do tego też tak podejść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby w tym temacie zabrać głos? Radna Joanna Monastyrska, bardzo proszę. Opinia publiczna długo po fakcie dowiedziała się o złożeniu przez nowo powołanego prezesa wniosku o upadłość. Po czwarte, mając możliwość podjęcia racjonalnej dyskusji na temat przyszłości spółki z radnymi na dzień przed dzisiejszą sesją, myślę tu o wczorajszej komisji, zarząd powiatu nie zorganizował spotkania w taki sposób, by uczestniczył w tym spotkaniu prezes spółki bądź osoba przez niego wyznaczona, a obiecane wcześniej materiały, które miały zawierać plan naprawczy spółki mimo obietnic prezesa, nie dotarły do radnych w umówionym terminie. Po piąte, uwzględniając trudną sytuację finansową powiatu i mając na uwadze wyzwania powiatu związane ze sprawami fundamentalnymi dla powiatu mieckiego, jakimi w tej chwili są, powołanie do życia i utrzymanie we właściwym standardzie spółki Mielickie Centrum Medyczne, czyli powiatowego szpitala oraz bardzo zły stan dróg powiatowych, radni będą głosować przeciwko uchwale mającej na celu podniesienie kapitału zakładowego spółki Dromin i w konsekwencji zaciągnięciu kolejnego zobowiązania przez powiat mielicki. Dziękuję bardzo. Pani radna Henryka Skrzyńska, bardzo proszę. Przedstawioną przez panią radną Monastyrską. Tym niemniej chciałabym się podzielić kilkoma swoimi refleksjami. Dzisiejsze niewątpliwie bardzo ważne i
w szczególnym gronie podejmowanych decyzji. Jest kolejnym dowodem na to, jak zarząd instrumentalnie traktuje Radę. Przecież to już 3 października zarząd wyposażył pana, panie prezesie, w dokument do sądu gospodarczego w zgodę na podniesienie kandydatów. Więc to dzisiejsze głosowanie miało być czystą formalnością. Być może nie byłoby czystą formalnością ze znanym z góry wynikiem, gdyby zarówno radni, jak i opinia publiczna, tym również pracownicy gronowi, znali kwoty, jakie zostały przeznaczone na funkcjonowanie Dronilu od początku jego istnienia. Tego zapewne się nigdy nie dowiemy, natomiast znamy efekty ekonomiczne działalności tej spółki. Szanse Dronil otrzymywał już nie raz, odpowiem panu radnemu Patkowskiemu. Przecież Rada podejmowała nie raz uchwałę o poręczeniu kredytu i te szanse, jak były wykorzystane do tej pory, to dobrze. To głosowanie, proszę państwa, jest również dowodem na to, że można podejmować nieodpowiedzialne i szkodliwe decyzje, za którymi ani zarząd spółki, ani jej właściciel, ani Rada Nadzorcza nie ma odpowiedzialności. Teraz tę odpowiedzialność usiłuje się przerzucić na tych, którzy mają śmiałość mieć odmienne zdanie. To głosowanie świadczy również o nieodpowiedzialnej, moim zdaniem, polityce finansowej zarządu, polegającym oprócz ciągłego zaciągania kredytów i emisji kolejnych obligacji, również na niefrasobliwym angażowaniu społecznych pieniędzy w spółkę, która wbrew przestrogom opozycji, nie tylko tej kadencji, od początku przynosiła straty. O przyszłości pracowników należało myśleć, a przede wszystkim rozmawiać dużo wcześniej. Jestem przekonana, że przed panami, tak jak i przed radą, przed częścią tych radnych, mam na myśli siebie przede wszystkim i innych radnych opozycyjnych, ukrywamy rzeczywistą, dramatyczną, finansową kondycję spółki. Służę dowodami. Od początku, kiedy jestem radną tej kadencji, kilkakrotnie poruszałam temat Dronilu na forum tej rady. Dopiero 29 września tego roku z ust obecnego prezesa dowiedziałam się, jak faktycznie przedstawia się sytuacja tej spółki. Do takiej sytuacji właśnie bezkarnie, niewłaściwymi decyzjami doprowadzili wszyscy odpowiedzialni za tę spółkę Dronil na czele z jej właścicielem, czyli zarządem spółki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze? Radny Marek Bartosz, bardzo proszę. Szanowni radni, muszę zabrać głos, dlatego że sprawa jest bardzo istotna. Co prawda pewne myśli, które prezes przedstawił, ja je przedstawię inaczej. Pewnie powiem to samo, ale nie tak samo. No, tak to już jest. Czasem coś, co przychodzi na myśl, a może te dwie zgodne opinie spowodują, że to jest chyba racjonalne myślenie. Ale to oceniam państwu. Nad dwoma sprawami się skupię. Najpierw nad tą mniej ważną. Doświadczenie samorządowe mam może niewielkie, ale byłem, zanim zostałem radnym powiatu drugą kadencję, byłem radnym gminnym. I pamiętam, państwo wiecie, kiedy jest Boże Ciało, w jakim okresie. W Cieszkowie, jako podmiotu, który korzystał z zewnętrznej firmy, która latała dziury po akcji po zimie, ta akcja zaczynała się właśnie przed Bożym Ciałem czasem, ale bardzo często po Bożym Ciele. Dlatego, że podmiot, który przychodzi w wyniku przetargu, robi to o wiele miesięcy za dużo. Ja nie mówię o kosztach samochodów i wszystkich innych rzeczy. Musimy sobie zdać sprawę, dzisiejsze głosowanie przeciwko temu Dronilowi to brak dyspozycyjności, bo teraz wiecie państwo, ktoś zgłaszał, jest dziura, wyrwa, niemalże od ręki zostało to załatwione. Tak już nie będzie. Ale wybór należy do państwa. Teraz jest sytuacja taka. Właśnie, bo do tej pory wiele rzeczy mówiliśmy, temat był przechwytany, przegadany. Ale dzisiaj prezes
powiedział częściowo to, co ja chcę powiedzieć. Dlatego, że jak patrzymy na zobowiązania spółki, to jest 1 016 000, mówię o wymaganiu. Z tego ponad 50% to wymagania wobec kontrahentów. A któż to są ci kontrahenci? To są nasze rodziny, które mają podmioty gospodarcze, bardzo często mikroprzedsiębiorstwa. I proszę się nie łudzić, że to są ludzie, których stać na wiele, dlatego że wszyscy znacie, jak wygląda. Jedni zarabiają, my mamy pensję urzędniczą, stałą, jaka ona jest. Ale bardzo często ci przedsiębiorcy, którzy tutaj czekają na te pieniądze, oni po prostu nie otrzymują tych pieniędzy, to są dalsze dramaty rodzinne. Dlatego uważam, że ja będę głosował za dokapitalizowaniem, bo byłoby nieuczciwe, że ci ludzie, oni zasponsorowali te chodniki, te drogi, te dziury i w ten sposób, znaczy ja nie chcę używać mocnych słów, że ich okradamy, ale w pewnym sensie, wiecie Państwo, jak będzie wyglądało, oni nie otrzymają nic. Ja nie mówię, kto spadnie, kto sobie może poradzi, ale to są ludzie, podmiot dzisiaj gospodarczy funkcjonuje bardzo często w oparciu o kredyty. Nie wiem, czy tak łatwo można podejść i powiedzieć, nas to nie interesuje, bo ktoś ten... Przecież myśmy tych pieniędzy nie stracili, przecież diagnoza była postawiona przez prezesa. Ja nie chcę przypominać słów pani Monastyrskiej, która mówi, tak, 800 tysięcy i jeszcze do sprzętowni. Pamięta pani, zapisane. Pytała, czy jeszcze do sprzętowni. Tak. Ale pytała pani, nie wiem, pytanie, a sugestia, to są mi bardzo... nie chcę przytaczać pana Krzysztofa, przytaczać, ale to nie o to chodzi, ja nie chcę robić wam wyrzutu. Tylko chcę zwrócić uwagę, że te osoby to też ludzie, których dzisiaj tą decyzją możemy totalnie odciąć. Tak jak powiedziałam, ja mam też szwagra, który czeka na kilkadziesiąt tysięcy. Dzisiaj już pojechał, zostawił rodzinę, pojechał do Niemiec, dlatego że tutaj nie dostały od podmiotu pieniędzy. Z tym się wywraca, koniec. I tyle. Powiem, będę głosował przeciw, bo te argumenty mnie przekonują. Byłoby to nieuczciwe. A tak jak zastępuję, to słucha. Będą przeciw Państwu, przepraszam bardzo, bo sam nie słyszałem. To w ten sposób. Przeciw zdolnym wniosku 21. Przepraszam za lapsus, ale no niestety jest taka sytuacja. Bardzo dziękuję panu Marku Bartoszowi. Panie Marku, bardzo proszę. Zaprosił o głos. Proszę Państwa, miałem nie zabierać głosu, ponieważ jestem dziwnie przekonany, że decyzje zapadają i nie na komisjach, nie na sesjach. Chyba wiem gdzie i kiedy. Wypowiedź pani Doroty Vollmer mnie zainspirowała do próby takiej, że też zdaję sobie sprawę, że nie sądzę, że się Państwo zdanie zmienili. Co by było? Postawienie sobie takiego pytania, co by było, gdyby wtedy, kiedy Dorota Vollmer przychodziła tutaj na tę salę, w podobnej sytuacji w sprawie większych kwot, ktoś odczytał takie stanowisko jak pani radna Monastyrska. Co by dzisiaj było z tym szpitalem? Mielibyśmy w ogóle dzisiaj temat planu B, szpitala pod burzem. Nie byłoby, bo nie byłoby tego szpitala. Dzisiaj prawie świętowaliśmy jednak ważne wydarzenie. Tego, że się udało przebrnąć te problemy i doprowadzić sprawę do końca. Pozytywnie, dobrze. W sprawie odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych decyzji wypowiada się pani radna Skrzynecka, która w sprawie szpitala konsekwentnie, jednym głosowaniem nie dopisała tych głosowań dotyczących przekształceń. To jest odpowiedzialna decyzja i to jest odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Odpowiedzialną decyzją jest ta, kiedy toczycie im w oczy i trzeba im powiedzieć, że nie dajemy wam szans. Nie chcemy wam dać. Tym ludziom, którzy rozpoczynali pracę, kiedy myśmy jeszcze spali, a kończyli wtedy, kiedy już spali. Bo tak było w akcji zimowej, w wielu innych akcjach, które Dromir przeprowadza. Proszę Państwa, to nie jest tylko wymiar finansowy i rachunkowy, to jest także wymiar
wymiar społeczny, oceny i docenienia tej pracy. I być może na daremno, ale o to się właśnie dopominam. Bardzo dziękuję. O głos prosił kolega Korol. Tak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście, a szczególnie pracownicy Dromilu. Ja chciałem powiedzieć, co ja myślę, moje zdanie na ten temat. No, zdanie na ten temat zaciągnięcia tego kredytu no, nie jest pozytywne, ale powiem zaraz dlaczego. Ponieważ uważam, że tak naprawdę prawdziwym, w cudzysłowie, likwidatorem ewentualnym waszej firmy, o ile dzisiaj by ta uchwała nie przeszła, bo wiadomo, że to doprowadzi do likwidacji Dromilu, nie byliby radni, którzy będą głosować przeciw bądź wstrzymywać się, tylko pierwszy prezes Dromilu, pan Brodala, oraz Rada Nadzorcza, która była powołana do tego i brała jakąś tam gazę pieniędzy, być może większą od waszych zarobków dzisiejszych, którzy swoimi decyzjami po prostu doprowadzili do tego zadłużenia, które mamy na dzisiaj. No, decyzje były, no, delikatnie mówiąc, nietrafione w zakupie sprzętu, w podpisywaniu na przykład umowy, która do dzisiaj, do teraz obowiązuje na drogi wojewódzkie. Jak wiemy, nie wiem, czy panowie wiecie, że ta wasza praca, jeżeli chodzi o finanse na drogach wojewódzkich, idzie na darmo, bo po prostu koszta tych prac przewyższają te pieniądze, które województwo zapłaci wam jako firmy. Także to są bzdurne decyzje. No nie wiem, czy żeście to wiedzieli. No, my jesteśmy w szoku, jakżeśmy tu słyszeli. Bardzo dziękujemy panu prezesowi Bombale, który... Przepraszam, który jest niewątpliwie bardzo dobrym fachowcem. Uważam tylko, że nieco za późno sięgnięto po takiego fachowca tutaj. On powinien tutaj prędzej być wezwany i na pewno uratowałby tą firmę. W tej chwili wobec tego, co się dzieje w szpitalu, jak my tutaj się niejako dzisiaj cieszymy, że nasze centrum medyczne, nasza spółka medyczna no tak fajnie wszystko się rozwija, ale musimy pamiętać, że ona ma 9-milionowy dług. W porównaniu z zadłużeniem Dromilu i ewentualną po prostu, jakby to powiedzieć, niepowodzeniem po prostu tej, znaczy nie chodzi mi o pożyczkę, tylko gdybyśmy pompowali te pieniądze, 800 tysięcy złotych i gdyby się okazało za parę miesięcy, no być może za pół roku, za rok, że te pieniądze poszły na darmo, no to wtedy byśmy mieli nie 20 osób tutaj, tylko podejrzewam pod sztandarem pani Doroty Folmar około 300 osób, bo nie wiem, ile dokładnie jest pracowników szpitala, jeżeli byśmy tak mieli rozmawiać. Także naprawdę no jest potężny dylemat. Ja tutaj rozumiem pracowników jak najbardziej. Trzymam kciuki. Myślę, że jeżeli nawet by się Dromil w jakiś sposób rozsypał, coś na zgliszczach tego Dromilu musi powstać, być może nawet jakaś prywatna firma i ręczę, teoretycznie wierzę w to, że wy pierwsi dostaniecie zatrudnienie, a nie ci, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, która jest dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu Korolowi. O głos prosi radna Dorota Polna. Bardzo proszę. Myślałam, że kobieta jest zmienną, ale od dzisiaj wiem, że mężczyzna też jest zmienny. Na komisji budżetowej, panie radny, dobrze słyszałam, powiedział pan, dwoma rękami podpisuje się za dokapitalizowanie Dromilu. Dzisiaj pan wygłasza tu inne zdanie, także co się stało? Mogę ja nie chciałbym wprowadzać polemiki. Panie radny, pan ostatnio można tak prosić. Proszę tutaj po prostu odnieść się do tego, co pani radna powiedziała. Pani radna. Rzeczywiście tak powiedziałem i wcale się od tego nie odcinę, bo nawet w gazecie się tam wypowiedziałem na ten temat, ale nie znałem wtedy jeszcze innych odsłon, o których tutaj mówiłem i informowałem nawet pracowników, o których nas poinformował obecny pan prezes. Jak się dowiedziałem... Dziękuję. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że temat został wyczerpany już tak bardzo głęboko. Prawda?
w tym układzie, no cóż, cóż mi pozostało jako przewodniczącemu. Szanowni Państwo, nie będę w tej sprawie się wypowiadał, prawda? Sam sytuację Drominu i można powiedzieć całej tej gałęzi powiatowej, prawda, jak to wygląda, ale jako radny będę musiał